przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Litwa chce budować płot na granicy z Białorusią w próbie powstrzymania nielegalnej migracji z Białorusi. Sejm w Wilnie uznaje, że wzrost migracji jest prowokowany przez władze w Mińsku w celu destabilizacji Litwy. Prezydent Łukaszenka odwiedza Moskwę po raz czwarty w tym roku, a w kraju trwa terror wymierzony w opozycję, przede wszystkim w niezależnych dziennikarzy. Czy białoruska opozycja przetrwa? O tym opowiemy w raporcie na dziś 14 lipca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego w całości przez słuchaczy. Zapraszam Państwa do wspierania raportu, bo dzięki temu możemy tworzyć dostępny dla każdego program najwyższej jakości, wolny od wpływów politycznych oraz komercyjnych. Najłatwiej dołączyć do grona patronów za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wszystkim patronom i sponsorom naszych programów z serca dziękuję. Proszę do nas pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. Przede wszystkim proszę nas słuchać. Najlepiej z naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Naszym gościem jest dziś Paweł Łatuszka, członek Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, były minister kultury, dyplomata, ambasador Białorusi w Polsce i we Francji. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu. Może tym razem zacznijmy od zewnętrznego otoczenia Białorusi, bo w ostatnich dniach i tygodniach wiele się wydarzyło. Mieliśmy przede wszystkim sektorowe sankcje Unii na Białoruś, wyraźne oznaki początku może czegoś, co niektórzy dyplomaci określają już teraz jako wojnę hybrydową prowadzoną przez Łukaszenkę wobec Litwy, przede wszystkim, ale także wobec Polski, to wykorzystywanie migrantów w roli narzędzia nacisku politycznego. No i wizyta Łukaszenki u Putina, wyglądająca na niespodziewaną, choć obie strony mówią, że nic w niej niezaplanowanego nie było. I może zacznijmy od Litwy i uchwały Sejmu. Jak pan ocenia te działania Łukaszenki, polegające właśnie na umożliwieniu migrantom przejścia przez granicę Litwy czy Polski? Dziękuję serdecznie. No, chciałem powiedzieć, że patrząc na rozwój sytuacji na Litwie i na granicy przede wszystkim białorusko-litewskiej, na pewno to jest zorganizowana przez reżim operacja specjalna, która ma na celu pokazać, że Łukaszenko daje odpowiedź na te sankcje, które zostały wprowadzone ze strony Unii Europejskiej w stosunku do jego reżimu. On jest mściwy według swojego charakteru i na pewno chce poprzez tą mściwość, przez te instrumenty ukarać Unię Europejską, przede wszystkim Litwą. Również słyszeliśmy o przypadkach, kiedy migranci nielegalnie również spróbowali przekroczyć granicę polsko-białoruską. Przede wszystkim pokazać, że będzie odpowiedź na te kroki, które były zrobione przez Unię Europejską. Na pewno mamy informację z różnych zaufanych źródeł, że to jest organizowana operacja, organizowana poprzez napolecenie osobiste Łukaszenki. Koordynuje tą operacją jego syn Wiktor Łukaszenka, który jest generałem, mianowany na ten, otrzymał ten stopień wojskowy z rąk oczywiście swojego ojca. Wykonuje to KGB Białorusi, jak również Państwowa Straż Graniczna i specjalny podrozdział tej Straży Granicznej do operacji specjalnych OSA. Także ludzie są przywożeni poprzez irackie linie lotnicze do Mińska, otrzymują wizy jako turyści, organizuje wydawanie tych wiz, organizacja turystyczna absolutnie podkontrolna, podległa z punktu widzenia własności również administracji Łukaszenka, kancelarii Łukaszenki. I później oni przebywają kilka dni w hotelach, w miejscach wypoczynkowych na terytorium Białorusi i przywożone są do granicy z Litwą i przekraczają tą granicę, dlatego że Straż Graniczna odchodzi od kontroli, faktycznie otwiera nieformalnie drzwi dla migrantów nielegalnych i okazuje się na terytorium Litwy. Za to ludzie również płacą 1500 euro. Wskutek działania tego systemu mamy w tej chwili około 20 razy więcej migrantów, którzy przekraczają granicę między Litwą a Białorusią w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. To jest ogromny wzrost. Mamy też takie głosy organizacji humanitarnych, które być może
będą protestowały przeciwko takim uchwałom jak dzisiejsza czy wczorajsza Sejmu Litewskiego. Czy nie obawia się pan, że rządy państw demokratycznych Unii Europejskiej będą pod presją, również presją w pewnym sensie propagandowo sterowaną z Moskwy czy z Mińska? Może pan sprecyzować swoje pytanie. Nie rozumiem, jaki jest, jakby, na czym polega ta inicjatywa organizacji humanitarnych. Organizacje humanitarne protestują przeciwko temu, że Litwa chce budować płot na swojej granicy. To jest decyzja Litwy i ja myślę, że jako polityk mogę tylko wspierać taką decyzję. W jakiś sposób może ochronić swoją granicę od przestępczości zorganizowanej. Zrozummy jedną rzecz. Jedna sprawa, kiedy migranci nielegalnie w sposób naturalny przyjeżdżają do Białorusi i tego nie było nigdy, że było masowy przyjazd migrantów nielegalnych, którzy by chcieli się dostrzec do Unii Europejskiej, przekroczyć granicę i być na terytorium Unii Europejskiej. Druga sytuacja, kiedy to jest zorganizowane przez sam reżim, przez dyktatora i to jest zorganizowana przestępczość, w której jest wykorzystany człowiek, osoba. I tak faktycznie on manipuluje losem ludzi, którzy szukają lepszego życia, przywozi ich, organizuje, pobiera z tego opłatą i wrzuca ich na terytorium Unii Europejskiej. To myślę, że trzeba myśleć o tym, jaką odpowiedź, jaką cenę powinien zapłacić Łukaszenka i jego dyktatura za to, co robi dzisiaj. Bo według konwencji ONZ, to jest naruszenie właśnie prawa międzynarodowego. To przestępczość zorganizowana i również to jest przestępczość z wykorzystaniem ludzi. A odpowiedź może być różna. Przede wszystkim wszczęcie sprawy kryminalnej na terytorium Litwy, również powołując się na tę konwencję ONZ, może być odpowiedź wprowadzenia piątego pakietu sankcji. Mogą być poszerzone sankcje sektoralne, jak również prowadzony jako jeszcze jeden wariant sankcji przeciwko tym, którzy właśnie organizują te grupy migrantów dla przekraczenia granicy z Litwą lub z Polską. 25 czerwca wszedł w życie kolejny pakiet sankcji unijnych wobec Białorusi. To są nieco inne sankcje niż poprzednio, bo one nie dotyczą tym razem osób, tylko konkretnych sektorów gospodarki i sektorów handlu poszczególnymi towarami. Znaczne ograniczenia również wprowadzono w dostępie do unijnego rynku finansowego. Czy widzi pan jakościową różnicę w tych sankcjach w porównaniu z poprzednimi? Być może zwłaszcza uderzenie w produkty naftowe Białorusi może mieć znaczenie. Czy widzi pan szansę, że te sankcje realnie uderzą w reżim? Różnica jest, ale nie jest ona decydująca. Jeżeli popatrzymy na kroki, które podjęła Unia Europejska przed przymusowym lądowaniem samolotu Ryanair, które było zorganizowane przez dyktatora i jego służby, myślę, że oczywiście różnica jest. Ale problem polega na tym, że realne, efektywne, uderzające sankcje nie zostali wprowadzone w tym czasie, kiedy oni byliby skuteczni, mieliby największą skuteczność, to znaczy w poprzednim roku, w ubiegłym roku. Teraz wprowadzenie tych sankcji również jest rozciągnięte w czasie. To samo jak masło namazać na chleb, prawda, wielki, duży kawałek chlebu i czekać, co się tam będzie, jak oni będą mieli skuteczność. Także, jeżeli byliby podjęte decyzje, że naprawdę mocne sankcje w konkretnym czasie i oni mogliby trwać krótki okres, bo właśnie mocne sankcje będą krótkotrwałe. Jeżeli to będą sankcje słabe, to będą rozciągnięte w czasie i efektywność od tych sankcji będzie minimalna, czy w ogóle nie będzie miała miejsca. W ten ostatni pakiet sankcji, czwarty, dotyczył również osób, również właścicieli firm prywatnych, którzy kooperują z Łukaszenką, którzy są portfelami Łukaszenki. Drugi element tych sankcji to sankcje sektoralne, ale również każdy kraj starał się dbać o swój interes. Jeden kraj wyciągnął sektor bankowy w jakiejś części, drugi kraj wyciągnął na przykład od sankcji soli potasowej. Każdy chciał jakby zabezpieczyć swój interes. I to spowodowało, że sankcje będą wprowadzane w dłuższym okresie, nie jednego miesiąca, a lat de facto. Również będą dotyczyli tylko kontraktów podpisanych
po 25 czerwca bieżącego roku. Także to będzie rozciągnięte w czasie i Łukaszenko to daje możliwość dostosować się do tych sankcji, znaleźć pomocy. No oczywiście teraz może szukać pomocy tylko w Rosji, ale to daje mu czas, żeby przygotować się na ten najcięższy okres, który ewentualnie może nastąpić tylko w następnym roku. Także tu jest zasadnicze nierozumienie jakby sytuacji wewnętrznej Białorusi i na pewno efektywności tych sankcji. Po co Łukaszenka pojechał na spotkanie z Putinem? No to już kolejne spotkanie i to jest ogromny problem, który różni nas od krajów demokratycznych, bo spotyka się nieuznany przez nas oczywiście i Białorusinów prezydent, spotyka się z prezydentem Rosji, dyskutują godzinami, wczoraj ponad 5 godzin o tematach bilateralnych, międzynarodowych i nie organizują nigdy konferencji prasowych. Ludzie nie są świadomi tego, co oni dyskutują, jakie porozumienia zawierają, jakie będą dalsze kroki, czy chodzi o utratę części suwerenności Białorusi. Ja myślę, że tak, na pewno idzie handel o tym, jak przetrwać dłużej Łukaszence z jednej strony i ile za to prosi, jaką ceną Kreml. I Kreml oczywiście chce mieć większą i większą kontrolę nad państwem Białoruś, nad różnymi sektorami gospodarki, nad różnymi instytucjami na Białorusi. I to jest główny cel. I właśnie o tym jest przetarg. Łukaszenka ma swoją cel mniej sprzedać, żeby zostało u niego najwięcej, ale otrzymać jak najwięcej pomocy ze strony Putina i przetrwać w swoim stanowisku. Myślę, że również tematem tych rozmów było zorganizowanie referendum na Białorusi w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. Ale o jaką konstytucję można chodzić, teraz może iść rozmowa z jednej strony, dlatego że na przykład tylko dzisiaj ponad 15 organizacji pozarządowych stanęli przed wyzwaniem atakiem faktycznie służb specjalnych. Idą przeszukiwania w biurach tych organizacji. Zatrzymano wielu aktywistów, organizacji pozarządowych, partii politycznych. To trwa dzisiaj. Właśnie rozmawiamy z panem, a teraz trwa ta specjalna operacja na Białorusi. W ostatnim tygodniu Łukaszenko zrobił wszystko, żeby w pełni wyniszczyć, wyczyścić z Białoruś od jakiejkolwiek inicjatywy społecznej lub obywatelskiej. Także to jest oczywiście temat, naprawdę tragedia jest na Białorusi dzisiaj. Za chwilę o tych prześladowaniach, o fali prześladowań wobec organizacji pozarządowych, wobec dziennikarzy porozmawiamy. Jeszcze zdanie na temat Putina. Pan już wspomniał o tym, ale Łukaszenka zapędził się w kozi róg, to znaczy zapędził się w taką sytuację, w której w zasadzie nie ma nikogo, z kim może rozmawiać realnie, poza Putinem, prawda? Tak jest. Zwłaszcza kiedy mówi o tym, że trwa kampania Zachodu przeciwko Białorusi. Czy jest jakaś możliwość, pańskim zdaniem, że on się z tego może wyplątać? Czy on w ogóle ma taką intencję? Nie, na pewno on ma intencję zachować władzę. Jemu trzeba przetrwać ten okres, znów otrzymać siłą, wznowić swoje siły i przetrwać jak najdłużej przy władzy. Nie u kogo nie powinno być wątpliwości, że głównym celem Łukaszenki jest dożywotnie zachowanie władzy. On chce być prezydentem Białorusi do końca swojego życia. On nawet kiedyś powiedział, że kiedy umrze, to nawet z tamtego światu będzie trzymał się za władzą swoimi rękami. Także ten człowiek nie wyobraża sobie życie bez tego, że nie będzie prezydentem lub pełnił jakąś funkcję decydującą na Białorusi. Oczywiście on będzie się starał wygrać u Putina i Putin nalegał na tym, Kreml nalegał na tym, żeby odbył się referendum konstytucyjny na Białorusi jeszcze w poprzednim roku, że wybory przedwczesne powinny były odbyć się na Białorusi jeszcze przed marcem bieżącego roku. Ale Łukaszenko udało się pokazać Kremlu, że on kontroluje znów sytuację na Białorusi, że nie ma takiej pilnej potrzeby, żeby zorganizować ten referendum i stara się to przyłożyć na dłuższy czas. Teraz rozmowa idzie ewentualnie o listopadzie bieżącego roku tego referendum lub styczeń, luty następnego roku. Także on chce przetrwać ten najtrudniejszy okres. Wspomniał pan o tym, że trwa w tej chwili, nie wiem jak to nazwać, obława na organizacje pozarządowe od kilku dni, w zasadzie mniej więcej od 2 tygodni.
Trwa fala aresztowań, pobić, zatrzymań dziennikarzy. Kilkunastu znanych dziennikarzy zostało zaatakowanych. Tutaj zwłaszcza chodzi o pracowników tygodnika Nasza Niwa. Proszę w ogóle opowiedzieć, jak to wyglądało, no i skąd to wzmożenie, czy to też należy łączyć z tymi sankcjami europejskimi? No, nie było żadnego dnia, żeby Łukaszenka nie organizował represji w stosunku do Białorusinów i społeczeństwa obywatelskiego. Niestety nie pisze o tym prasa europejska, bo jest zmęczona oczywiście tematem Białorusi i nawet dzisiaj, dyskutując z ambasadorem Unii Europejskiej, mówię o tym, że czekamy jako przedstawicieli sił demokratycznych, że dzisiaj Borrell lub szefowa Komisji Europejskiej powiedzą bardzo ostre i konkretne słowa oceny tej sytuacji i również zadeklarują następne kroki, co będzie Unia Europejska robiła w stosunku temu, żeby zaprzestać tym falem represji na Białorusi. I tu jest dyskusja, czy będzie właśnie dzisiaj taka decyzja, czy będzie dzisiaj chociażby polityczne słowo wsparcia. Bo jeżeli rzecznik komisji wystąpi, no to tylko rzecznik, prawda? To nie jest lider Komisji Europejskiej czy kierownik Komisji Europejskiej. To jest różnica. Także te czystki, które możemy porównać z rokiem 1937, tak naprawdę mają celu, żeby wyniszczyć absolutnie jakąkolwiek inicjatywą w społeczeństwie. Pokazać, że każdy, kto będzie krytykował władzę, będzie odpowiedzialny za swoje słowa. Dzisiaj na Białorusi nikt nie ma prawa krytykować władzę. Za jedno słowo możesz być aresztowany, być zwolniony lub otrzymać sprawę kryminalną. On przygotowuje się do tego właśnie referendum konstytucyjnego i on przygotowuje się, że szybko zapadnie wyrok w stosunku do Siergieja Cichanowskiego. W ubiegłym tygodniu w stosunku do Wiktora Babaryka był wyrok kryminalny. W tym samym dniu, kiedy Wiktor Babaryko został skazany, 7 aktywistów w Pińsku w ramach tej sprawy pińskiej otrzymało również wyroki kryminalne. Ale o tym nikt nie pisał. Pisali tylko o Wiktorze, oczywiście jednym z liderów demokratycznej Białorusi, ale o tych 7 już nikt nie pisze, prawda? I to jest problem, że taka skala represji, która jest na Białorusi, jest nieporównalna w ostatnich 10 lat żadnym krajem europejskim, a z drugiej strony jest zmęczenie u Europejczyków co do tematu Białorusi. I co z tym zrobić? I to jest powstaje takie pytanie. To jest jeszcze jedna istotna rzecz, myślę, że władze organizują te represje całkowicie bezwstydnie, to znaczy nie w ukryciu, ale one informują, przynajmniej tak jak można przeczytać. Informują wprost o tych akcjach, informują, że właściwie cały resort bezpieczeństwa jest w to zaangażowany. Czy Łukaszenka się po prostu kompletnie ma to w nosie, że ludzie mogą nie przyjmować tego typu wytłumaczeń, jakie on przedstawia? Czy on w dalszym ciągu uważa, że ma na tyle poparcie, że nie musi się przed nikim tłumaczyć? Nie, on nie ma poparcia. Na pewno ponad 80% Białorusinów nie chce, żeby Łukaszenka dalej rządził na Białorusi, to pierwsze. Ale z drugiej strony jemu się udało zastraszyć ludzi, zdemotywować. I to spowodowało, że nie mamy teraz ostatnie wielkich akcji protestacyjnych. Zimą on zmienił ustawodawstwo. Jak mówiłem, że za każdą krytyką władzy możesz być ukarany kryminalnie. Te ogromne lata więzień, duże lat więzienia, które dostają liderzy opozycji białoruskiej, po prostu aktywiści, którzy wychodzili w ubiegłym roku na różne akcje, pokazują, że represje będą maksymalne. I człowiek oczywiście się boi. Boi wyjść na ulicę. Ale wewnątrz ludzie nie zmienili swojego punktu widzenia. Wszystkie dane, które otrzymujemy od socjologów, mówią, że na pewno nie chcą dalej rządów Łukaszenki. Ale on, jeszcze raz powiem tak, on pokazuje siłą i mściwość. On powiedział, on nigdy nie rzuca słów na wiatr. On powiedział, że znajdziemy każdego i ukaramy każdego. I nawet teraz sporządzone są listy osób, którzy podpisali listy przed wyborami za Wiktora Babaryka, za Walerię Cypkala, za Svetlaną Cichanowską, którzy postawili swój podpis przed rejestracją kandydatów, zwalniani są z pracy, tracą możliwość dochodów i tak dalej, i tak dalej. Represje już
dotyczą nie tysiąc, nie dziesiątków tysiąc ludzi, a setki tysięcy ludzi na Białorusi. I co z tym ma zrobić świat? Faktycznie to jest test nie tylko dla narodu białoruskiego, bo naród białoruski walczy, naród białoruski spróbuje pokonać ten system stworzony przez 27 lat, ale również wezwanie dla Unii Europejskiej. Co w tej sprawie może zrobić taka mocna instytucja jak Unia Europejska, kiedy w Europie naród europejski, białoruski spotkał takie represje, napotkał takie represje, prawda? To jest pytanie również test na przyszłość istnienia i całej Unii Europejskiej. Przepraszam, że tak mówię ostro, ale jestem przekonany, jeżeli nie uda się Unii Europejskiej podołać temu kryzysowi, to następna sytuacja może być bardzo szybka w różnych częściach Europy. A to takie osobiste pytanie. Jak pan patrzy na to, jak Unia Europejska reaguje na to wszystko, co się dzieje, to jest pan pełen optymizmu, czy wręcz przeciwnie? Raczej jestem pragmatykiem. Powiem tak, że przykład z Ryanair pokazał, że tak naprawdę aktywne działanie skierowane ku temu, żeby przyjąć sankcje w stosunku do reżimu, były podjęte tylko poprzez tego ataku terrorystycznego, który był związany właśnie z lądowaniem przymusowym samolotu Ryanair, bo na pokładzie znajdowali się obywateli Unii Europejskiej. Przed tym oczywiście były przyjmowane sankcje, ale do nich było wprowadzane tam 10-15 osób. Tak naprawdę teraz jest sytuacja, że ludzie wokół Łukaszenki, którzy organizują te represje, czują się bezkarni. Jeżeli na przykład czekamy jutro ogłoszenie wyroków w tak zwanej sprawie studentów, kiedy studenci usłyszą, że pójdą do więzienia, bo prokurator już poprosił dla nich 2,5 lata więzienia, a rektorzy nie są na listach sankcyjnych, czy prorektorzy, którzy pracują w służbach bezpieczeństwa, bo wszędzie, w każdym uniwersytecie już mianowany jest prorektor do spraw bezpieczeństwa, który jest oficerem służb. I jeżeli czują się bezkarni, jeżeli dziekan fakultetu idzie do sądu i składa zeznania przed sądem, żeby ukarać tego studenta lub wykładowcę, no to przepraszam, czują się bezkarni. I oczywiście będą dalej to robili. A Unia mówi, że nie możemy tyle osób wprowadzić na listę sankcyjną. No tak jutro w Warszawie możecie zobaczyć gdzieś tam w Starym Mieście tego dziekana, który wczoraj składał zeznania w sądzie i dzięki tym zeznaniom młodzi Białorusini poszli na lata więzienia do kolonii. No kolonii po polsku i tak nie, no do zakładów karnych, prawda? Także to jest pytanie dla was. Czy wy, Europejczycy, chcecie, żeby w Hiszpanii około morza być na plaży razem z tym pułkownikiem MSW lub rektorem uniwersytetu, w którym tyle było represji użyte? No to jest wasz wybór, wasza decyzja. Panie Pawle, pan wie, że w Polsce może są ludzie jeszcze ciągle, którzy takie pytania sobie zadają, ale w krajach tak zwanej Europy Zachodniej mało kto sobie takie pytanie zadaje. To znaczy, tak jak pan wspomniał, no, niestety. Dopóki to nie dotyka ludzi, dopóki to nie my jesteśmy na pokładzie tego samolotu, który zostaje zestrzelony albo uporwany, dopóki to nie nas dotyka, to niech sobie Putin albo Łukaszenka robi co chce. No takie jest podejście Unii w dużym stopniu, prawda? No niestety, ale z drugiej strony, kiedy budujemy nasze państwo, budowaliście Unię Europejską, to w podstawie budowy tych były prawa człowieka i swobody obywatelskie, prawda? I właśnie ochrona tych swobód. Ja byłem ambasadorem w Hiszpanii, we Francji i często słyszałem z ust dyplomatów francuskich, że priorytetem polityki zagranicznej Francji jest właśnie przestrzeganie praw człowieka. Ale kiedy na przykład Francja rozpatrywała półtorej miesiąca temu inicjatywę wręczenia przez nowo mianowanego ambasadora Francji listów dla Łukaszenki, to powstało krytyczne pytanie, czy Unia Europejska swoją decyzją nie uznała wyborów i nie uznaje Łukaszenkę jako prezydenta kraju, a ambasador Francji wręczy listy i twierdzenie w tym kierunku, że no nie, my nie wręczamy, nie uznajemy jego poprzez ten akt. My chcemy być obecni na Białorusi, mieć kontakty z obywatelstwem, ze społeczeństwem obywatelskim.
Sorry, ale teraz jest może ponad 15 ambasadorów Unii Europejskiej na Białorusi. I czym oni mogą pomóc, kiedy Łukaszenka dzisiaj zaaresztował tam 20 czy 30 osób, że przeszukania idą w każdej inicjatywie społecznej na Białorusi. No niczym. I był wydalony pierwszy ambasador Litwy, drugi ambasador Polski, teraz ambasador Unii Europejskiej. To wy będziecie czekali, że Łukaszenka będzie was po jednemu odstrzeliwał, prawda? Lub wy zajmiecie ogólną, wspólną pozycją. Czy na przykład w ubiegłym tygodniu Estonia mianuje ambasadora na Białorusi. Ja rozmawiałem z panem ambasadorem. To co, pan też planuje pojechać do Łukaszenki? No nie, nie planuję, w najbliższym czasie nie. Co to znaczy w najbliższym czasie? Jeżeli zrozumiecie, że Łukaszenka dalej trwa przy władzy, to znaczy za pół roku wręczycie mu listy uwierzytelniające. I to jest pytanie, czy macie tą wspólną polityką zagraniczną? Czy ona istnieje? U mnie jest pytanie, że nie zawsze to widoczne jest. Jeżeli ona istnieje, na ile ona jest wpływowa? Jeżeli Litwa spotkała się teraz z nielegalną migracją i oczywiście stawia to pytanie na forum europejskim, co można zrobić? I wczoraj było spotkanie ministra spraw zagranicznych. Może były podjęte decyzje? Ja nie wiem, nie wiem, ja nie byłem obecnym, ale w prasie nie usłyszeliśmy, jakie kroki będą skierowane w stosunku do reżimu w związku z tym, że on faktycznie handluje ludźmi. Przywozi grupy i później wrzuca ich na terytorium Unii Europejskiej. Wykorzystuje człowieka, istotę człowieka przeciwko w swoich interesach, prawda? Własnych, prywatnych, politycznych interesach. Prywatnych, politycznych, a nie społecznych. Jeszcze chciałem pana spytać o ludzi, których niektóre nazwiska pan wspomniał. Siergiej Cichanowski, Wiktor Babaryka, jest Andrzej Poczobut, bloger Igor Łosik. Dziesiątki studentów. 555 więźniów politycznych dzisiaj jest na Białorusi. Chociaż według politycznych spraw w więzieniach znajduje się już ponad 1000 osób. Jaki jest stosunek pana osobiście i Białorusinów do tych ludzi? Czy to jest tak, że no my też mieliśmy więźniów politycznych, dzisiaj niektórzy z nich mają ulice w Warszawie i innych miastach. Czy wierzycie, że któregoś dnia tym ludziom zostanie przywrócona godność, przywrócony honor i docenione to, jak bardzo poświęcają się dla swojego kraju? Absolutnie. W 100% jestem pewien temu, że zwyciężymy. Ja jestem osobą bardzo zmotywowaną. Jestem pragmatykiem, ale jednocześnie optymistą. I ja uważam, że teraz jest bardzo ostra, bardzo krytyczna sytuacja dla mojego kraju, dla Białorusi, dla narodu białoruskiego. Ale my walczymy przeciwko zła i przeciwko nocy. I ja jestem przekonany, że biały dzień nastąpi i właśnie będą te ludzie wolni i swobodni. Ważne właśnie tu jest nie tylko walka narodu białoruskiego, to jest bardzo ważna również i polityka znów krajów demokratycznych. Jeżeli Łukaszenka zacznie handlować więźniami politycznymi, a to zacznie robić, czy jutro, czy pojutrze, za miesiąc, za dwa, to on będzie to robił. No już próbuje, prawda? W przypadek Andrzeja Poczobuta jest tutaj tak wyraźne. Jest, tak, nie wejść tą pułapkę, bo faktycznie on będzie handlował. To ja wyzwolę ich, a wy zniszczycie sankcje. Ale problem już polega na tym, że nie ma wsparcia absolutnie w społeczeństwie i zwolnienie więźniów politycznych za każdym razem, za każdych 5 lat pokazuje, że następnych 5 lat znów pojawiają się więźniowie polityczni. I to będzie bez przerwy. Zwolnienie więźniów politycznych, ukaranie wszystkich tych, którzy popełnili przestępstwa na terytorium Białorusi i, co najważniejsze, nowe demokratyczne wybory. Tylko to może uratować białoruski naród w przyszłości od powtórzenia sytuacji masowych represji. I to solidarna pozycja dla nas jest bardzo ważna. A dziś wykorzystać nie tylko sankcje gospodarcze, bo sporo o tym mówimy. Ja rozumiem biznes, rozumiem również Polaków, obywateli Unii Europejskiej, że też nikt nie chce tracić na handlu, prawda? Z jednej strony pytanie moralności, czy warto z dyktatorem handlować, czy nie. Ale wykorzystujmy instrumentarium prawny. Na przykład my prosimy o Polskę, żeby można było by składać dla obywateli Białorusi, którzy byli torturowani na terytorium Białorusi, wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w ramach tak zwanej jurysdykcji uniwersalnej, w ramach konwencji ONZ przeciwko gwałtom. Póki co taka możliwość nie istnieje, tylko
Litwa spróbuje iść tą drogą i Niemcy. Inne kraje też nie idą tą drogą. I to jest też problem. Jeżeli Unia chce być solidarna, to niech każdy kraj tworzy taką możliwość dla Białorusinów. Także nacisk prawny to jest niewykorzystane możliwości. Uznanie Łukaszenka za terrorystą międzynarodowego. I wtedy nie można, już można zapomnieć o sankcjach gospodarczych. Międzynarodowy terrorystyczny reżim i nikt nie będzie z nim handlować. Gościem raportu na dziś był Paweł Łatuszka, członek Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, były minister kultury, również dyplomata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu. To tyle na dziś. Zapraszam na sobotę na raport o stanie świata. Zapraszam również do słuchania najnowszego lipcowego wydania raportu o książkach. Prowadzi ten program jak zwykle Agata Kasprolewicz i ona również państwa zaprasza. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Nie tylko za dziś, ale za wszystko, co państwo robią dla raportu. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl. Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Gorzkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO. Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki państwu mamy raport o stanie świata.